Siedzi nasz tygrysek, wielce zatroskany. Sam siebie od miesięcy dręczy pytaniami. Jak to jest mieć siostrę? Niech mi ktoś podpowie. Pojęcia nie mam bladego. Wciąż zachodzę w głowę, czy to lepiej, czy gorzej tak się wszystkim dzielić. Nie być już oczkiem w głowie. Tyle się tu zmieni. Mama z tatą zachwyceni. Czekają w napięciu, aż się urodzi maleńka, a ja cały w lęku wciąż się zastanawiam, jakim będę bratem. Bardzo opiekuńczym, czy zazdrosnym raczej? Może będę z małą zamki warowne budować, albo raczej, o zgrozo, lalki z nią malować? Ciekawe jaka będzie. Zabawna i miła, czy raczej dokuczliwa, głośna i krzykliwa? Czy teraz moje prezenty będą o połowę mniejsze? Czy skupi na sobie rodziców uwielbienie większe? Wszystko to dręczyło tygryska, a pytać się wstydził. Przed rodzicami udawał, że problemów nie widzi. Jednak im bliżej narodzin, tym niepokój większy. Może da się to jeszcze odwrócić? Czy z nią świat będzie lepszy? Tymczasem dnia pewnego, o samym bladym świcie, pojawiło się na świecie maleńkie, nowe życie. Było cudownie urocze, choć troszkę płaczliwe. Zdziwionymi oczkami mrugało co chwilę. Tygrysek lekko spłoszony za nie mówił z wrażenia. Była to najpiękniejsza tygrysiczka, jaką widział, bez cienia zwątpienia. Przejęty, ciekawy i zauroczony, wziął ją delikatnie w ramiona i poczuł, że kocha przeogromnie, że to jest siostra wymarzona. I od razu zrozumiał, jak jest dumny niewymownie. Bez problemu będę się dzielił swymi zabawkami, bo przede mną wielka rola starszego brata. A jak mała podrośnie, poczęstuję ją chrupkami. Rrrr. Oh.